Witam Cię w szóstym odcinku tej serii, w której dzielę się z Tobą swoją wiedzą, jak krok po kroku zrobić sklep internetowy na WordPress WooCommerce oraz jak skutecznie promować go w internecie, tak aby przynosił Ci nowych klientów, aby sprzedaż rosła cały czas w górę. W pierwszych czterech odcinkach, które znajdziesz oczywiście na naszym kanale, pokazałem Ci krok po kroku, jak zrobić sklep internetowy. W piątej, ostatniej części pokazałem Ci, jak optymalizować zakładki, strony produktów. Wpisy na Twoim blogu, w Twoim sklepie pod SEO, tak aby pozycjonował się jak najwyżej. A dziś w szóstej części pokażę Ci darmowe narzędzia, które zwiększą sprzedaż w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce. Pokażę Ci, jak zorganizować w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce e-mail marketing, jak zautomatyzować proces wysyłki maili do Twoich klientów. Pokażę Ci, jak zrobić wyskakujące okienka typu pop-up, e, nakłaniające właśnie do zapisu się na newsletter. Porozmawiamy sobie także o społecznym dowodzie słuszności. Powiem Ci, co to jest, jak, wyko jak wykorzystać go w Twoim sklepie na WordPress, WooCommerce, tak, aby zwiększyć właśnie sprzedaż. Pokażę Ci również, jak odzyskiwać tzw. porzucone koszyki. Ja nazywam się Dariusz Pichalski. Już kilka lat pomagam Wam tworzyć strony, lepsze strony, bardziej funkcjonalne. Oraz takie, które na Was zarabiają. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, możesz to zrobić właśnie teraz. A teraz krótkie intro i zaczynamy. Nie przedłużając zatem, zaczynajmy. Logujemy się do naszego panelu administracyjnego, do cockpitu WordPressa i zainstalujemy, zainstalujemy sobie w pierwszej kolejności wtyczkę MailChip. MailChip jest to. Darmowe narzędzie do e-mail marketingu, do komunikacji z naszą bazą mailową, do zbierania maili, do wysyłania maili. Mailchimp jest po części darmowy i właśnie z tych, z tych jego darmowych funkcji będziemy tutaj sobie dzisiaj korzystać. Na podstawie właśnie darmowej wersji Mailchimp'a będę ci pokazywał, jak budować listę mailingową, pokażę Ci, jak wysyłać newslettery do swojej bazy oraz jak zautomatyzować proces wysyłania maili do Twojej bazy mailingowej. Na przykład w momencie, gdy ktoś zapisze się na Twoją listę, możemy mu wtedy wysłać na przykład kod rabatowy na pierwsze zakupy w formie takiego właśnie fajnego wyskakującego okienka. Będzie można się zapisać właśnie na newsletter i pokażę Ci właśnie jak budować tę bazę i jak tego trimpa spiąć z Twoim sklepem na Wordpress WooCommerce. Link oczywiście do Mailchimpa podam w opisie tego filmu. Należy tam założyć sobie konto. Ja to konto już mam założone i gdy sobie, gdy się zarejestrujesz należy ze strony Mailchimp skopiować swój APK. APK będzie nam potrzebny do konfiguracji wtyczki Mailchimp w Twoim sklepie na Wordpress WooCommerce, która po prostu nam zepnie tego Mailchimpa Właśnie z naszym sklepem na, na WooCommerce, na WordPressie. Ten APK znajdziemy, klikając tutaj w lewym dolnym rogu, w zakładeczkę Account, i w zakładeczce Account mamy Extras, i tu klikamy APK, i jak klikniemy w APK, to ten APK tam się właśnie znajduje, który trzeba skopiować. Przechodzimy sobie teraz właśnie do naszego sklepu i zainstalujemy wtyczkę Mailchimp. Klikamy wtyczki, dodaj nową i tutaj wyszukujemy właśnie Mailchimp. Link do tej wtyczki również podam oczywiście w opisie tego filmu. To jest ta pierwsza wtyczka, którą sobie zainstalujemy. Jak widzisz, ponad 2 miliony aktywnych instalacji. Mailchimp to jest najpopularniejsze narzędzie do wysyłania newsletterów, do e-mail marketingu najpopularniejsze darmowe narzędzie tego typu polecam ci jest bardzo prosty w obsłudze klikamy zainstaluj i klikamy oczywiście włącz tyczkę. i tutaj po instalacji i włączeniu wtyczki mamy właśnie taką zakładeczkę ta która odnosi się do do Mailchimpa tutaj należy kliknąć tą pierwszą opcję Mailchimp klejamy sobie nasz apk oraz klikamy zapisz zmiany mamy informację status connected czyli połączono i teraz trzeba wstawić na naszą stronę internetową właśnie tę opcję, aby każdy mógł się do naszego newslettera zapisać. Na początku pokażę ci jak to zrobić w takiej klasycznej formie, czyli po prostu okienko zapis się na newsletter, które możemy umieścić na przykład w pasku bocznym na naszej stronie, w naszym sklepie na WordPress WooCommerce, lub możemy wstawić ten formularz zapisu na newsletter w każdym dowolnym miejscu naszej stronie właśnie korzystając z gotowego widgetu do Elementora. Mamy tutaj zakładkę Form, klikamy sobie nią i stworzymy właśnie taki pierwszy formularz zapisu na newsletter. Tutaj sobie nazwiemy go powiedzmy Newsletter. I w momencie, jak będziecie tworzyć sobie profil na MailChimpie, to w pewnym momencie stworzycie swoją pierwszą listę odbiorców. W darmowej wersji MailChimp'a mamy tylko niestety do wyboru jedną listę możemy taką odbiorców utworzyć. Moja lista się nazywa właśnie strony www i .e marketing. I tutaj jak klikniemy sobie ten form i nazwiemy pierwszy ten formularz to właśnie mamy tę opcję zaznaczoną automatycznie jest, to, jest ta nazwa naszej pierwszej listy naszych odbiorców klikamy add new form. I tutaj właśnie mamy taki podstawowy formularz zapisu który możemy sobie tutaj edytować. Troszkę go spolszczymy. Klikamy Zapisz zmiany. I tutaj też mamy niżej ten formularz w formie shortcodu, który też możemy wkleić w każdym miejscu na naszej stronie, ale będzie on taki, no powiedzmy sobie szczerze, brzydki. Ja za chwilę pokażę Ci, jak go troszkę upiększyć, ale pokażę Ci właśnie, jak teraz wstawić go w takiej formie, na przykład do paska bocznego w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce przechodzimy sobie do zakładki wygląd Widżety i tutaj mamy dwa paski boczne główny sidebar oraz WooCommerce sidebar i tutaj powiedzmy do tego WooCommerce sidebara wstawię sobie ten formularz zapisu na newsletter i tutaj właśnie mam ten formularz w formie Widżetu trzymając lewy przycisk myszy przeciągamy go sobie w dane pole możemy oczywiście lewym przyciskiem myszy przytrzymując Przemieszczać go sobie w górę oraz w dół wedle uznania. Wstawimy go sobie powiedzmy tutaj, klikamy gotowe. I teraz przejdę właśnie do mojego sklepu na WordPress WooCommerce i pokażę Ci, jak on wygląda, jak się prezentuje w pasku bocznym w moim sklepie. Tutaj właśnie jest pasek boczny i mam ten zapis na newsletter. Wygląda to, powiedzmy sobie szczerze, średnio. A teraz pokażę Ci, jak go właśnie dostosować wizualnie tak, aby był dużo bardziej atrakcyjny. W tym celu zainstalujemy sobie pewną wtyczkę z dodatkami, właśnie do Elementora Mighty Teams. Oprócz dodatku, właśnie z MailChimpem, tam są też inne fajne elementy do wstawienia na Twoją stronę internetową. Klikamy sobie wtyczki, dodaj nową. Link, oczywiście, do, do tej wtyczki Mighty Teams znajdziesz w opisie tego filmu. Tutaj wyszukujemy sobie tę wtyczkę. Mighty Teams. To jest właśnie ta wtyczka, bardzo dobre noty. Klikamy Zainstaluj oraz włączamy tę wtyczkę. I teraz przechodzimy sobie po instalacji tej wtyczki do zakładki, do tej zakładki, na której chcemy wstawić sobie formularz zapisu na newsletter. Ja wstawię ten formularz na mojej stronie głównej, gdzieś na samym dole, tak aby właśnie zachęcić do zapisywania się na listę mailingową i wstawimy go sobie tutaj gdzieś powiedzmy na samym dole. I teraz tutaj w elementach w widżetach Elementora mogę ci pokazać jest tutaj właśnie ten element Mighty Addons i on się nazywa oczywiście Mailchimp tutaj jest. Możemy go wstawić w dowolne miejsce na naszą stronę, ale i zrobimy sobie właśnie tutaj taki formularz zapisu, zbudujemy taką prostą sekcję z nagłóweczkiem i tutaj mamy ten element właśnie MailChimp. Możemy go sobie też odnaleźć. To jest ten. Przeciągamy go sobie tutaj. Troszkę to jest takie szerokie, więc sekcję sobie przeedytujemy. Wstawimy powiedzmy na 600 szerokość tej sekcji, i to możemy sobie tutaj oczywiście dostosować. Klikamy Edit MailChimp, i tutaj właśnie wyskakuje nam taka informacja, że musimy najpierw zintegrować tę wtyczkę Mighty Teams z naszym MailChimpem. Klikamy aktualizuj i chwilowo sobie właśnie wyjdziemy do kokpitu WordPressa, tak aby wkleić ten APK jeszcze w jedno miejsce. Wychodzimy sobie stąd i tutaj mamy Mighty Addons, klikamy Integrations i tutaj właśnie wklejamy ten nasz APK. Klikamy Save Settings i wracamy z powrotem do edycji naszej E, strony, tam gdzie chcemy wstawić nasz formularz m, zapisu na newsletter, klikamy Edit Mailchimp. I tutaj, jak widzisz, już nie ma tego, tej informacji o, o połączeniu się api, przez APK. Klikamy Select List, wybieramy naszą listę mailingową. I tutaj mamy Fields. Tu oczywiście możemy sobie przeedytować e, te wszystkie pola, które chcemy, aby były. Tutaj możemy sobie spersonalizować, właśnie to, co mamy mieć napisane. W przycisku, między innymi, napiszemy Zapisz mnie. Zapisywanie. Możemy dodać też tutaj ikonkę. Wstawimy sobie właśnie taki dzwoneczek. Tu mamy message. W momencie, gdy coś pójdzie nie tak z zapisem na naszą listę, możemy zmienić, na przykład. Wpiszemy sobie coś, poszło nie tak. A tutaj wpiszemy, zapisałeś. Się na naszą listę w momencie, gdy z powodzeniem, właśnie użytkownik zapisze się. W stylach, oczywiście, możemy zmienić kolory. Zmienię sobie na przykład kolor tego zielonego przycisku na bardziej taki wyraźny, czyli na przykład właśnie na bordowy, czerwony i klikamy Zaktualizuj. A teraz pokażę Ci, jak zrobić formularz zapisu. Na newsletter w swoim sklepie na WordPress WooCommerce w formie właśnie takiego atrakcyjnego okienka typu pop-up, i właśnie pokażę Ci, jak zautomatyzować proces wysyłki maila w momencie, gdy ktoś zapisze się na nasz newsletter i tak, aby wysłać mu w pierwszym mailu z automatu, w momencie zapisu, kod rabatowy, na przykład na zakupy o wartości na przykład 10 zł. To za chwilę właśnie Ci pokażę krok po kroku. Aby zrobić taki pop-up, zainstalujemy sobie darmo, darmową wtyczkę, która się nazywa Hustle. Wracam do kokpitu mojego WordPressa, mojego sklepu. Klikam wtyczki, dodaj nową i właśnie tę wtyczkę Hustle sobie teraz zainstalujemy. Link do tej wtyczki oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Wpisuję Hustle i bodajże że pierwszy wynik wyszukiwania właśnie ten Hustle Email Marketing Lead Generation Options Pop-ups klikamy zainstaluj bardzo fajna darmowa wtyczka którą ci polecam właśnie do tworzenia gotowych takich okienek typu pop-up jest mnóstwo darmowych szablonów które możemy wykorzystać i wstawić tylko w zasadzie swoją treść, swoje zdjęcia i spiąć to właśnie z Mailchimpem, aby takie atrakcyjne okienka pop-up w naszym sklepie sobie ogarnąć i tutaj mamy właśnie zakładkę hustle Klikamy dashboard, będziemy przechodzić tutaj przez tego konfiguratora. Klikamy skip this i mamy tutaj różne opcje. My zrobimy sobie właśnie ten pop-up. Klikamy pop-ups, create z ikonką plusika i nazwiemy go rabat 10 zł na zakupy. Chose. I tutaj właśnie mamy do wyboru różne templatki. To jest właśnie ta, której ja użyłem. Wybierzemy ją sobie. Klikamy Choose Template. I tutaj możemy sobie właśnie skonfigurować te okienko pop-up. Napiszemy właśnie tekst. Odbierz. Odbierz rabat na pierwsze zakupy. Tutaj wstawimy 10 zł powiedzmy. To zdjęcie zostawię z tą panią, oczywiście mogę wybrać inne z dysku bądź ze swojej biblioteki mediów, no może zmienimy w sumie na jakieś inne, tak aby pokazać Ci właśnie te zmiany. Tutaj spersonalizuję tę wiadomość, zapiszcie, a wyślemy Ci kupon. Oczywiście mogę podejrzeć to okienko pop-up, które właśnie tworzę. I jak widzisz, zdjęcie, które wstawiłem, jest. Jest również ten nagłóweczek, jest 10 zł. Zapisz się, abyślemy ci kupon. Pozostaje nam tutaj jeszcze spolszczyć ten formularz zapisu oraz e, tę wiadomość. Zamykamy sobie to krzyżyczkiem, zamykamy sobie tutaj też krzyżyczkiem, e, i przechodzimy do. Tutaj sobie właśnie spolszczymy ten tekst. Nie, dziękuję. Klikamy dalej. E-mails. I tutaj mam takie koło zębate. To sobie klikam. Klikam Edit Field. I tutaj też sobie spoczczymy. Twój adres e-mail. Tutaj w settings w ustawieniach możemy też spoczyć. Twój adres jest wymagany. Wpisz prawidłowy adres. Mamy też styling, tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy API. I tutaj jeszcze sobie ten get discount code zmienimy. I wpiszemy. Tak. Chcę zniżkę. Z wykrzyknikiem. Tutaj zmienimy też tekst. Coś poszło. Nie tak. Klikamy oczywiście APLI. Tutaj mamy podziękowanie. W momencie, w momencie, gdy ktoś zapisze się, właśnie na naszą listę, to możemy sobie też spersonalizować. I napiszemy tutaj dziękujemy. Właśnie wysłaliśmy na twój e-mail kod rabatowy o wartości 10 zł. I dalej mamy bardzo ważną zakładkę integration. Sklikamy właśnie sobie nią. I tutaj zintegrujemy sobie to właśnie z MailChimpem, korzystając po raz kolejny z tego naszego APK, opublikuję mój pop-up i przechodzimy sobie właśnie teraz do zakładki Hassle Integrations, wychodzimy sobie stąd, tutaj odnajduję na tej liście integracji właśnie MailChimpa, jest tutaj, klikam plusik, tutaj wklejam mój APK, w tym miejscu możemy po prostu przepisać to, co jest napisane, czyli Business Account. Wkleję mój key i klikam Connect. Dobrze, w następnym kroku wracam do dashboard, czyli do kokpitu w zakładce Hustle i tutaj odnajduję swój pop up Musimy go znowu przeedytować właśnie dodać, dodać tę integrację do MailChimp. A. Klikamy te koło zębate. Klikamy Edit i tutaj w zakładka właśnie Integrations. Dodajemy plusikiem MailChimp, klika, klikamy Continue. To jest właśnie ta lista, którą mamy i automatycznie będziemy tutaj właśnie dodawać do listy mailingowej te osoby, które zapiszą się na newsletter z naszego pop-upa. Tej opcji nie zaznaczamy. Klikamy Continue, klikamy Dalej Continue, klikamy Update, aby zaktualizować sobie tę naszą. To nasze okienko dalej przechodzimy do zakładki Appearance czyli wygląd. Tu możemy wybrać sobie różny template naszego okienka pop up. Ja zostawię te domyślne które wybrałem czyli Compact, Tutaj też mogę właśnie są opcje na mobile na komórce dostosować wygląd mojego okienka pop up. Tutaj mogę zmienić na przykład czcionkę taką jaką bym chciał i wstawię sobie na przykład czcionkę Montserrat którą bardzo lubię. Klikam Apply. Dalej mam opcję konfiguracji czcionek. Między innymi mogę zmieniać wielkość tej czcionki. Zmniejszymy sobie powiedzmy na 18 czcionkę tytułu. O, subtytuł jest nawet na 80. To tutaj sobie wstawimy powiedzmy na 40. Tu w tytule może jednak wrócę i wstawię powiedzmy 30. Mam też opcję tutaj zmiany kolorów. To wszystko zostawię domyślnie tak, jak jest. Kliknę Update oraz kliknę Preview, tak aby pokazać Ci, jak to wyszło po tych moich zmianach. Jak widzisz, tutaj czcioneczka troszkę nam się zmniejszyła. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Dobrze, przechodzimy sobie dalej, zamykamy to krzyżykiem, przechodzimy do Visibility, czyli Widoczność, i tutaj możemy sobie określić, gdzie ma się ten nasz pop-up konkretnie wyświetlać. Domyślnie jest ustawiony na wszystkich stronach. Możemy wybrać też konkretne strony klikając Add Conditions i tutaj możemy ustawić, aby wyświetlał się on na przykład tylko w postach, tylko na określonych stronach, tylko na określonych kategoriach. Wszystkie te rzeczy możemy sobie określić, tak? gdzie ma się wyświetlać, a gdzie nie. Dalej mamy zakładkę Behavior, czyli zachowanie, kiedy on ma się uaktywniać ten pop-up i tutaj mam domyślne opcje natychmiast po wejściu na stronę. Mogę też ustawić, że na przykład po przeskrolowaniu na przykład 20% strony on się nam pojawi. Mogę też ustawić, że pojawi się w momencie jakiegoś kliknięcia na naszej stronie. Ja zostawię tę opcję domyślną, aby on wyskakiwał nam od razu. Mogę też ustawić animację wejścia. Tutaj sobie powiedzmy zmienimy na Fading Up. A exit fade in, powiedzmy down. Klikamy update i klikniemy preview, i widzisz, że wjechał nam, wjechał nam ładnie od dołu, a schowa nam się ładnie w dół. Także mamy już skonfigurowany ten pop-up. No, a teraz czas go spiąć z naszym mailchimpem, tak aby w momencie, gdy ktoś zapisuje się na naszą listę mailingową, dostał te właśnie 10 zł w formie tego kodu. Rabatowego na pierwsze zakupy. Pierwsze co musimy zrobić, to wygenerować taki kod rabatowy, i wchodzimy sobie tutaj, właśnie do kokpitu naszego WordPressa, do zakładki Marketing. Tutaj klikamy Kupony i klikamy Utwórz pierwszy kupon. Tutaj możemy nazwać ten kupon powiedzmy 10 zły. Będzie to typ rabatu, kwotowy rabat na koszyk, oczywiście o wartości 10 zł. Tutaj możemy ustawić datę wygaśnięcia tego kuponu. Dalej mamy bardzo ważną zakładkę ograniczenia użytkowania. Tu możemy wpisywać minimalną kwotę zakupu, od którego upoważnia nas skorzystanie z tego kuponu. Tu możemy określić konkretne produkty, na które, na które ten kupon może działać. Możemy też wykluczyć z naszego sklepu produkty, na które nie chcemy, aby ten kupon działał w przypadku takiego kuponu na pierwsze zakupy ważne, aby ustawić limit wykorzystania, czyli tak, aby on nie był wykorzystywany przy każdych zakupach, czyli limit wykorzystania na użytkownika i tu klikamy jedynkę, tak, aby był on tylko raz, aby tylko raz mógł zostać wykorzystany, tu jest taka właśnie informacja właśnie o tym, co powiedziałem, sklep na Wordpress, WooCommerce, zapamiętuje maile, na które były poszczególne zakupy. Jeśli drugi raz ktoś będzie chciał wykorzystać na tym samym e-mailu, ten kupon to tego po prostu nie zrobi. Mamy ten kupon ogarnięty, klikamy opublikuj i teraz przechodzimy sobie do naszego MailChimpa na stronę MailChimpa i tutaj właśnie sobie zepniemy ten newsletter tak, aby był on tak, aby ten kod był wysyłany właśnie w tej, w tej wiadomości pierwszej do naszych klientów, tutaj mamy taką opcję Create. Klikamy sobie nią i stworzymy sobie właśnie ten e-mail. Tak, mamy ten e-mail, tutaj jest, klikamy sobie i tutaj mamy opcję Automated. Automated, i tu jest właśnie opcja Welcome New Subscribers. Jest to opcja, którą wybierzemy sobie za chwilę, i jest to właśnie ten mail wysyłany od razu po zapisaniu się na naszą listę, i tam właśnie umieścimy ten kod rabatowy. Ale zanim to sobie zrobimy, to chciałem Ci pokazać, bo jest też tutaj taka zakładka, właśnie e-commerce, gdzie możemy sobie w tym mailchimpie też automatyzację inne ustawić. Na przykład, gdybyśmy chcieli dać kupon nie na pierwsze zakupy, a na przykład na drugie zakupy dla klienta, to tu jest właśnie taka opcja Thank First Time Customers i w momencie, gdy ktoś dokona pierwszego zakupu, to tu właśnie możemy ustawić ten automatyczny e-mail, że dostanie kod rabatowy na drugie zakupy, tak, tam możemy zagnieździć, tam możemy wstawić ten kod rabatowy, także tu jest taka opcja są też inne fajne tutaj opcje, Między innymi tu możemy też odzyskiwać porzucone koszyki, ale o tym będę mówił w dalszej części tego wideo. Do tego wykorzystamy sobie do, do odzyskiwania porzuconych koszyków, wykorzystamy sobie inną, może być prostszą wtyczkę, prostsze narzędzie. Na razie tutaj z MailChimp'a skorzystamy sobie właśnie z tego welcome, welcome New Subscribers i to sobie dostosujemy właśnie do wysyłki tego kodu rabatowego na dzień dobry. Tak więc klikamy sobie Welcome New Subscribers i nazwiemy sobie tę kampanię właśnie Twój Rabat. 10 Złotych. Tu oczywiście mamy nazwę tej listy naszych odbiorców. Klikamy begin. I tutaj mamy właśnie opcję konfiguracji tego maila. Pierwsza opcja Send to do kogo mamy wysyłać? Tak. Mamy właśnie tę naszą opcję ustawioną. Do, do jakiej listy ma to być wysyłane? From. Tutaj możemy kliknąć Edit. I zmienimy sobie mój sklep na WooCommerce. Tu jest nasz adres mailowy, klikamy Save, subject, czyli temat wiadomości, też przeedytujemy sobie i będzie tutaj odbierz swój, odbierz swoje 10 zł. Mamy preview tekst i tutaj napiszemy oto twój rabat, powiedzmy. Klikamy Save. No i tutaj mamy zakładkę Content, czyli treść tego naszego Czyli treść tego naszego newslettera. Klikamy Edit Design. I tutaj mogę oczywiście sobie wstawić różne elementy, tak jak w elementorze, które MailChimp mi oferuje, trzymając po prostu lewym przyciskiem myszy i przeciągając we właściwe pole. Mogę sobie to przeedytować klikając tutaj właśnie w te piórko. I tutaj powiedzmy: Napiszemy. Cześć. Dzięki za zapis. Poniżej Twój rabat. I teraz klikam Save and Close. I tutaj właśnie jest taki element promo code. Przeciągam go sobie właśnie w to miejsce. I tutaj mam taką opcję promo code. I z tej listy mogę wybrać ten kod, który stworzyłem, ale najpierw trzeba jeszcze jedną wtyczkę doinstalować w naszym sklepie, tak aby spiąć. WooCommerce'a właśnie z MailChimp'em, tak aby między innymi właśnie te kody nam tutaj ładnie się zaczytywały i wchodziły. W tym celu właśnie wchodzimy w tyczki, dodaj nową i znajdujemy wtyczkę MailChimp WooCommerce. Klikam zainstaluj i tutaj sobie klikamy connect account. Połączymy się właśnie tutaj z naszym kontem. Klikamy allow. Tutaj uzupełniamy sobie nasze dane, wpisujemy adres, nazwę naszego sklepu, klikamy Next Step. Tutaj oczywiście domyślnie mamy ustawioną tę listę użytkowników, którą sobie domyślnie stworzyliśmy. Tu sobie przetłumaczymy, i tutaj jest taka bardzo fajna opcja, którą pokażę Ci za chwilę, jak działa: gdzie w momencie uzupełniania danych przez klienta, w momencie zakupu na stronie zamówienia, będzie mógł on pod adresem mailowym od razu właśnie zapisać się na nasz newsletter. Będzie właśnie taki checkbox do zaznaczenia, który musimy sobie przetłumaczyć. Tutaj właśnie napiszemy tłumaczenie: zapisz mnie na listę mailingową. Klikamy sobie dalej start sync, czyli połączymy naszego WooCommerce'a właśnie z naszym kontem na MailChimpie. I tutaj właśnie widzimy, że proces integracji WooCommerce a z MailChimpem jest w trakcie właśnie realizacji. A ja w międzyczasie przejdę sobie tutaj na stronę MailChimp'a i zapiszę. I odświeżę ten mój newsletter, tak aby pokazać Ci, że ten kod rabatowy nam się zaczytał. Wybieramy tutaj. I jak widzisz, 10 zł ten kod, który zrobiłem. Tutaj nam się pojawił. Oczywiście ten tekst mogę sobie zmienić. Tą wiadomość, że nigdy nie wygasa, sobie odznaczymy. A ten tekst Shop Now zmienimy sobie, zmienimy sobie na powiedzmy skorzystaj. Tutaj mam link do mojego sklepu, który z automatu nam się tutaj wkleił. I klikamy Save and Close. I to tyle, jeśli chodzi o tą integrację Mechimpa z naszym sklepem. Za chwilę pokażę Ci, jak to działa. Klikam Save and Continue. I klikam Start Sending. Klikamy Start Now. Przechodzimy na naszą stronę i podaję swój adres mailowy. Klikamy Tak, chcę zniżkę. Mamy właśnie taki, taką informację. Kod rabatowy o wartości 10 zł. Te informacje, jak wiesz wcześniej ja sobie edytowałem. A teraz przechodzę na moją skrzynkę mailową i dostałem pierwszą informację na mojego maila i jest ona w języku angielskim. Eee, tak, a więc żeby to przetłumaczyć te automatyczne potwierdzanie subskrypcji, przechodzimy sobie do naszego eee, Mailchimp'a. Tutaj wchodzimy sobie do zakładki Audience, czyli publiczność. Eee, następnie już momencik, Następnie klikamy Manage Audience i tutaj klikamy sobie bodajże w Settings tutaj klikamy sobie Settings Audience Name on Defaults tu jest takie przekierowanie, które klikamy Signup Form Editor i tutaj zaznaczamy Confirmation Thank You Page i tutaj klikamy Translate i klikamy Auto e, Translate tak aby wszystko nam tłumaczyło na język polski, zapisujemy opcję, no ja jestem już na swojej skrzynce e-mail jak widzisz mam po polsku, proszę potwierdzić subskrypcję, ja tę subskrypcję potwierdziłem i z automatu dostałem właśnie wiadomość z tym moim kodem rabatowym którą sobie w MailChimpie stworzyliśmy, klikam skorzystaj i ładnie mnie w tym momencie przekierowuje do mojego do mojego sklepu tak więc, budowanie listy mailingowej przy pomocy MailChimp, jak widzisz, jest dość proste, nie wymaga żadnych, żadnych płatnych narzędzi. A my przechodzimy sobie teraz do kolejnej części tego wideo, właśnie jak zwiększyć sprzedaż w Twoim sklepie na WordPress, WooCommerce, i pokażę Ci dwie fajne wtyczki, które możesz stosować zamiennie. Porozmawiamy sobie właśnie teraz o społecznym dowodzie słuszności. Polecam Ci książkę Roberta Cialdiniego o sztuce właśnie wywierania wpływu na innych ludzi i tam właśnie Cialdini ładnie to opisał, ten social proof, czyli ten społeczny dowód słuszności. Metoda na zwiększenie właśnie sprzedaży poprzez ten społeczny dowód słuszności wykorzystywana jest między innymi na stronie booking.com i wykorzystuje mechanizm w psychologii zwany FOMO, czyli strach przed czymś co może nas ominąć, tak, chcemy być tam, gdzie są inni ludzie, chcemy kupować to, co kupują inni ludzie, jest to stary jak świat, można powiedzieć, mechanizm, jeśli chodzi o handel, zawsze nasze zainteresowanie wzbudza, wzbudzają te stanowiska nawet na lokalnym rynku, gdzie są ludzie, bo chcemy wiedzieć, co, czym ci ludzie się interesują i właśnie ten mechanizm, pokażę Ci, jak wykorzystać na Twojej stronie internetowej i jak ten mechanizm właśnie wykorzystuje, między innymi, strona booking.com oraz moja prywatna strona, na której właśnie teraz jesteśmy. I tutaj właśnie mamy w prawym dolnym rogu takie powiadomienia, które informują, że użytkownik dokonał zakupu w moim sklepie i pokazuje, co dany użytkownik kupił. To oczywiście jest klikalne i w momencie przekliku możemy przejść na stronę tego produktu, który właśnie, który właśnie się pokazywał. Na stronie BookingCom jest ten społeczny dowód słuszności w formie na przykład opinii, gdzie tutaj od razu na zdjęciach wybrałem pierwszy lepszy apartament na pierwszą lepszą datę i od razu atakują mnie opinie o danym, o danym, o danym apartamencie i niżej jak sobie zjadę, to również mam taką mam taką informację że dostępność w Zakopanem w wybranym terminie spada i tutaj mam nawet liczbę napisaną że 932 apartamenty w podobnym startancie nie mają już dostępności na naszej stronie, czyli jest to kolejny taki wyzwalacz wyzwalacz sprzedaży, czyli limitowanie czegoś właśnie albo czasowe, albo ilościowe. W tym wypadku jest to limitowanie ilościowe, także spada dostępność jakiegoś produktu. Natomiast ja ci właśnie pokażę jak wykorzystać taki wyzwalacz w formie takiej, takiej, takiej notyfikacji na naszej stronie, że ta strona żyje, że ludzie tutaj kupują, tak? To automatycznie ściąga uwagę, ponieważ jesteśmy osobami, jesteśmy istotami stadnymi i podążamy za stadem, chcemy mieć to, co mają inni, chcemy kupować to, co kupują inni. Dlatego polecam Ci też książkę właśnie Roberta Cialdiniego, a teraz przechodzimy już do tej technicznej kwestii Integracji tego mechanizmu na Twojej stronie na WordPress, WooCommerce, i tutaj mam do, mamy do wyboru dwie wtyczki, które chciałbym Ci zaprezentować. Wtyczka to, pierwsza wtyczka to jest wtyczka, której ja używam osobiście na swojej prywatnej stronie. Jest to wtyczka Notification X, i ona bazuje na realnych zakupach w moim sklepie, tak? Czyli te notyfikacje, które są pokazywane w moim sklepie, one pochodzą od realnych klientów, biorą. Te, te notyfikacje biorą imię klienta oraz produkt, który realnie został sprzedany tak, w moim sklepie. A druga wtyczka Salert wykorzystuje mechanizm fejkowych opinii, więc wpisujemy tam swoje, swoje imię imiona, swoje miasta i ta wtyczka automatycznie będzie generowała takie fejkowe opinie. Do czego nie zachęcam? bo jeśli macie w swoich sklepach sprzedaż, to warto korzystać z tych Prawdziwych, ale czasem też rozumiem, że, zwłaszcza na początku, tych sprzedaży nie ma. To warto się taką wtyczką posiłkować. Dobrze, wchodzimy sobie na naszą stronę internetową i zainstalujemy sobie tę pierwszą wtyczkę, czyli tą, tę wtyczkę Notification X. Oczywiście link do tej wtyczki w opisie tego filmu to jest właśnie ta wtyczka. Klikamy: Zainstaluj. I tak, jak właśnie mówiłem, wykorzystuję ten efekt, powiedzmy efekt FOMO, czyli podążania za tłumem, że coś nas, coś nas może ominąć, coś, czym interesują się inni klienci, inni ludzie. To, co inni klienci kupili, chcemy, aby również było naszą własnością. I tutaj przeprowadzać się tak na szybko przez ten krótki konfigurator tejże wtyczki. Tutaj wybierzemy sobie notification type oczywiście says notification czyli powiadomienia o. O zakupach mamy domyślnie ustawioną wtyczkę. Tutaj u Commerce, tutaj oczywiście przechodzimy sobie dalej. Mamy do wyboru takie trzy, trzy, trzy opcje tych, tej notyfikacji. W wersji Pro tego jest oczywiście więcej. Zostawiamy domyślnie tę opcję pierwszą. Tu możemy wybrać pozycję danej notyfikacji. Domyślnie jest to ustawione na dolny lewy róg. Ja ustawiam przeważnie na dolny prawy róg. Tutaj, gdzie ma się to wyświetlać. Możemy wybrać konkretne strony, ale ustawimy sobie show everywhere, czyli pokazuj, pokazuj wszędzie. Tutaj możemy zalogowanym, wylogowanym użytkownikom zostawiamy domyślnie everyone, czyli każdemu. Klikamy next i uruchamiamy. Klikamy launch. No, i zobaczmy, jak to prezentuje się. Tak właśnie wygląda notyfikacja. Recently Pulchased to trzeba byłoby przetłumaczyć. Przechodzimy sobie właśnie do edycji tej notyfikacji. All Notification. Tutaj klikniemy sobie Edit, klikniemy sobie Content i Recently Pulchased tu zmienimy na Kupił. Kupił nawiasie wstawimy sobie a tudzież kupiła. Klikamy zaktualizuj. Tutaj jeszcze z takich fajnych opcji może w edycji jeszcze ci pokażę. W zakładce customize mamy timing, możemy ustawić po ilu sekundach ma się pojawiać ta notyfikacja, przez jaki czas ma się pojawiać, domyślnie jest to 5 sekund. Jaki jest czas pomiędzy kolejnymi powiadomieniami o, o, o zakupach tu sobie zmniejszymy powiedzmy na 2 sekundy i tutaj sobie ustawiamy z ilu dni ostatnich mają się wyświetlać dane notyfikacje domyślnie jest to ustawione tam powiedzmy na 20 dni ja ustawię sobie na 500 i tu mamy wyświetlanie ostatnich 20 tych konwersji, klikamy publish i sobie odświeżymy moją stronkę jak widzisz przetłumaczyło mi jest kupił Teraz pokażę Ci jak zainstalować wtyczkę do fejkowych takich notyfikacji, wtyczka SALERT. Również darmowa wtyczka, link do tej wtyczki również w opisie tego filmu. Jest to właśnie ta. Fake Sales Notification WooCommerce. Dość dobre noty. I tutaj sobie ją zainstalujemy oraz włączymy. Najpierw odinstaluję wtyczkę Notification X, bo one się troszkę ze sobą powiedzmy gryzą. I tu mam właśnie zakładkę Salert, klikamy sobie nią z tym dzwoneczkiem i tutaj możemy skonfigurować nasz, nasze notyfikacje. Tu również ustawimy, aby wyświetlały się po sekundzie. Mamy również bottom right, dolny prawy róg, image style, square. Zmienimy sobie na circle, klikamy save settings. Dalej mamy design settings, tu możemy sobie ustawić m.in. kolory, szerokość, tego wyskakującego okienka. Tutaj zostawiam wszystkie takie opcje domyślne. Tutaj mamy tekst, kolor tekstu, rozmiar czcionki. Tu możemy wykluczyć strony, na których te powiadomienia mają nam się nie wyświetlać. Klikamy Save Settings. Dalej przechodzimy sobie do zakładki Display Settings. I tutaj mamy miejsca na imiona, które sobie wpiszemy. Wpiszemy sobie kilka imion. Dalej mamy miasta, które możemy sobie wpisać. Tutaj ważne, aby te imiona, te miejscowości oraz ten czas, kiedy dokonany został zakupu wpisywać po przecinku i po przecinku nie wstawiać spacji. Dalej klikamy go Tu możemy pisać np. słowo temu. Za chwilę pokażę Ci, jak to działa. I w następnym kroku dodajemy produkty. Tak jak ja dodałem produkt Shorty, możemy dodać zdjęcie danego produktu, które będzie się Wyświetlało oraz link do danego, do, do danego produktu. Dalej mamy konfigurację tego tekstu, i tu mamy właśnie taki konfigurator, tak? czyli imię z kąt e, Tu sobie wpiszemy zamiast from to z, i tutaj, tak jak w poprzedniej, wtyrce, wpiszemy sobie kupił, e, kupiła. Klikamy sobie save settings. E, tu jest jeszcze jedna, tak, tak, jedno takie ważne pole, którego nie, za, nie zaznaczyłem w general settings pop-up enable po prostu trzeba zaznaczyć checkbox tak aby ten pop-up nam się wyświetlał. I następnie odświeżymy sobie mój sklep i jak widzisz powiadomienia są w momencie gdy kliknę to przekierowuje mnie właśnie do tego produktu, który ustawiłem. Także fajna darmowa opcja. I czas na trzecie darmowe narzędzie, które zwiększa sprzedaż, a w zasadzie odzyskuje sprzedaż Wtyczka WooCommerce Card Abandonment Recovery. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. W każdym razie, link do tej wtyczki znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. I wtyczka ta pozwala odzyskać tak zwane odrzucone koszyki. Chodzi o to, że niektórzy w naszym sklepie internetowym kupują, ale tego zakupu nie wiedzieć czemu nie, nie dokończyli. No bo być może zaczęli wpisywać właśnie tutaj swoje dane w formularzu zamówienia. Zawołała ich mama, zawołała ich tata, i musieli z jakichś powodów porzucić ten koszyk. To ta wtyczka pozwala nam takie odrzucone koszyki niejako odzyskać. Chodzi o to, że w momencie wpisania adresu e-mail przez naszego potencjalnego klienta, ta wtyczka ten e-mail przechwytuje i my możemy w odpowiedniej sekwencji czasowej, którą za chwilę Ci pokażę, jak ustawić, przypomnieć się danemu klientowi. Działa to naprawdę świetnie. Ja już odzyskałem w swoim sklepie bardzo dużo koszyków, właśnie w ten sposób. Mam ustawioną sekwencję trzech maili, które są właśnie wysyłane na ten adres mailowy, który klient tutaj w tym sklepie internetowym nam zostawi, i już ci pokazuję właśnie, jak tę wtyczkę skonfigurować. Wtyczka jest aktywowana, klikamy sobie Settings. Tu mamy w pierwszym oknie statystyki, które będą nam się pojawiały, jak ta wtyczka będzie, będzie działała. Będą statystyki, które będą pokazywały, ile tych porzuconych koszyków było, a ile z tych porzuconych koszyków dzięki tej wtyczce udało nam się odzyskać. Dalej mamy zakładkę Follow Ups i tu są właśnie te trzy maile, które należy aktywować. Możecie oczywiście jeden lub dwa mieć. Ja mam ich ustawionych aż trzy. Korzystam z wszystkich opcji. Pierwszy mail wysyłany jest po pół godzinie do takiego klienta, z przypomnieniem mu właśnie, że był na naszej stronie, doko, chciał dokonać zakupu, ale z jakich przyczyn nie dokonał. Drugi e-mail jest wysyłany dzień po nieudanym zakupie, a trzeci jest wysyłany trzy dni po. Każdy z tych maili, oczywiście, możemy sobie dostosować. Klikamy edit i tutaj piszemy tytuł tego maila. Ja mam u siebie ustawiony, prawie się popłakałem. To w Jakiś tam sposób wzbudza zainteresowanie? Klient, który dostaje takiego maila, chce wiedzieć, o, kto się popakał i dlaczego. I tutaj możemy właśnie spersonalizować taką wiadomość. Klikamy na przykład: Cześć, i tutaj mamy Customer First Name. Oczywiście ten Customer First Name wtyczka pobiera z formularza zamówienia, i dalej możemy napisać nasz tekst naszego powiadomienia. Na przykład możesz powrócić. Do niezrealizowanego zakupu w naszym sklepie. Tutaj też zmieniamy ten tekst, i tu ważna rada: ten zmieniając tekst, należy najpierw sobie skopiować ten link. Jest to bardzo ważny link, ponieważ w momencie kliknięcia w niego dana osoba zostanie przekierowana właśnie do, zamów do swojego zamówienia, gdzie będzie mogła dokończyć. Swoje zamówienie, tak? Tutaj, właśnie, podlinkujemy, właśnie w to miejsce, i tutaj możemy z wyrazami szacunku, na przykład obsługa sklepu. I w ten sam sposób edytujemy każdy z tych trzech maili, właśnie tutaj w zakładce Follow Ups. Każdy z tych trzech maili edytujemy, i w ten sposób możemy odzyskać naprawdę sporo koszyków. Jak widzisz, tyczka jest naprawdę banalnie prosta i jej konfiguracja zajmie dosłownie 15 minut, a uda nam się odzyskać. Naprawdę sporo no, naszych pieniędzy było, nie było. Mam nadzieję, że materiał, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, podobał się. Jeśli tak, daj łapkę w górę i liczę na to, że wdrożysz w życie w swoim sklepie tę wiedzę, którą tutaj dzisiaj Ci pokazałem. Ja zapraszam Ciebie już na kolejne materiały na tym kanale. Będzie ich coraz więcej właśnie odnośnie WordPressa, WooCommerce'a, a także jak właśnie zwiększać sprzedaż online. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Cześć.